Dzień dobry, witam Was w czwartek. Mamy czwarty dzień października. Z tej strony Michał Fibonacci Team School. Wykres Liple, interwał dosyć szeroki, 4-godzinówka. I aktualna sytuacja techniczna. Tutaj dokonałem mierzeń w związku z układem harmonicznym. Fala XA, ta cała fala wzrostowa. Druga faza układu, wyznaczenie punktu B na wysokości współczynnika 61,8. Później reakcja wzrostowa, ukształtowanie się prawdopodobnie punktu C. I tutaj target spadkowy na 8,86. W związku z tym mowa tutaj o układzie Fibonacci Team Pattern, który właśnie punkt D ma na 8,86, punkt B 61,8. I tutaj dlaczego FT pattern? Tutaj zmierzyłem, rozłożyłem siatkę na fali BC i tutaj uzyskujemy potwierdzenie zewnętrznego mierzenia z tej fali BC 161,8, które tutaj nam się fajnie klastruje na poziomie 31-32 centy za jednego ripple, a więc to stanowi naszą szeroką strefę wsparcia, ten szeroki target spadkowy, dosyć głęboki. Natomiast pierwsze co, jeżeli pojawią się jeszcze tutaj jakieś reakcje podażowe, kluczowe będzie zachowanie tutaj w okolicy 45 centów przy 6,18, czy ten punkt zostanie wybity dołem. W momencie wybicia dołem wtedy ten scenariusz dopiero nam się otwiera z układem harmonicznym. Natomiast w przypadku tutaj, jeżeli kupujący będą dominować i wyjście górą powyżej 62 centów, zdecydowanie nam oddali ten scenariusz z tym układem harmonicznym. Być może będzie szansa na rozegranie go później, być może tutaj ten układ będzie nieistotny i anulowany.